Co mówią o księdzu tutaj? Nic dobrego. Szarytki to były blisko mnie, ja w Środzie mieszkam od urodzenia, od 1953 roku. Za komuny. One miały cały budynek. Później się przeprowadziły do szpitala. Istniały tutaj. Były członkami, można powiedzieć, społeczności tutaj. Tam przedszkole później było prowadzone. Komu to przeszkadzało? Te groby były w stanie idealnym. Nikt o to nie dbał specjalnie, nie był zmuszony, nie? Ale zawsze był tam porządek, zawsze. Średzianie o to dbali, wszyscy. A co pan w ogóle, jaka jest pana opinia, dlaczego to zostało zlikwidowane przez księdza? Jaki on miał cel w tym? Cash. Innego celu nie widzę, bo głupota czy świństwo, brak szacunku dla przeszłości, dla tych fajnych tutaj dziewczyn, które tutaj były, nie wiem. To jest święte miejsce pochówku. Jak w ten sposób można postąpić? Ale to nie ma mowy, żeby to konserwator ma się wypowiadać? Niech się społeczność wypowie, ludzie. Niech Biblię poczyta Gałgan jeden. A co tutaj się mówi w Środzie o tym? No, że to taka była chyba, nie wiem, nielegalnie, czy to były jakieś tam, wydaje mi się, że to były jakieś takie zabytkowe groby były, już podlegały chyba pod zabytki i została ta kwatera zlikwidowana. A co tutaj ludzie mówią o tym, że no to... No właśnie, tak mówią, że powinno to zostać w Środzie, nie? Bo tu jest siostry ta... tutaj były tyle lat, prowadziły tutaj przedszkole, były w szpitalu, także te siostry powinny tu zostać, ta kwatera właśnie tych sióstr. Tak, tak. Podobno ksiądz zabytkowe groby zlikwidował. A dlaczego? No trudno powiedzieć, pewnie po to, żeby miejsce było. Ale miejsce jak? No kolejne miejsca do pochówku. Nie wierzę. Pod ciałem pani nogi. No podobno tak. No, co do księdza proboszcza, to opinie są różne, więc możliwe to jest. A co mówią o księdzu tutaj? Nic dobrego. Jakoś tak ludzie mają zdania podzielone. Jedni uważają, że to miejsce się zwolni i będzie można tam coś innego, jakieś inne pochówki. Jest wspólny ten, myślę, że to nie jest głupi pomysł, zważywszy, że ten cmentarz ma ograniczony areał, że tak powiem. No ale to groby zabytkowe jednak były. Tego to nie wiem. Wszystkie były jednakowe, jakoś o zabytkach, to mi się wydaje, że zabytkowa to jest tam ta aleja, ale te groby... A te groby też były wpisane. Tak? Tak. No to bez zgody konserwatora nie wolno ich było wobec tego likwidować. No a jak już zlikwidowano, to już po ptakach. Ale tutaj ludzie dbali o te groby, prawda? Bo tutaj widać, że są jakieś kwiaty, są znicze zapalone na tych pozostałych dwóch. Tak, no one były, no nie były jakieś tam zarośnięte chwastami, czy nie wiadomo co. Były kwiaty takie sztuczne, właściwie zadbane na wszystkich świętych. Też tam było zawsze, światełka się paliły, wszystko to jakoś to było zadbane. To nie było tak, że to było zapuszczone jakieś, że nikt o to nie dbał. Ludzie tam zapalali, zresztą tam i rodziny tych sióstr były, to też tam jakieś widziałam zawsze, jakieś kwiatki, jakieś wianuszki były, czy na wszystkich świętych, czy jakoś tak, też to nie było, że to było tego. Z jednej strony zyskano trochę miejsca, z drugiej strony to takie trochę głupie.